Cześć, na blogu pojawił się kolejny wpis dotyczący tego, co kiedyś zostało zapowiedziane, czyli rolnictwa precyzyjnego, więc okazało się coś, co troszeczkę mnie zaskoczyło, bo jakiś tam czas temu była mowa o tym, że to DLC dostanie update, czyli to rolnictwo precyzyjne zostanie rozszerzone. Tak też się stało, tylko cały problem polega na tym, że tej aktualizacji nie dostaniemy już do FSA 19, ukaże się ona dopiero do FSA 22 i nastąpi to dopiero w przyszłym roku, więc nie przedłużając, przejdźmy do tego wpisu, który pojawił się na blogu. Czy pobrałeś już darmowe DLC Precyzyjne Rolnictwo dla Farming Simulator 19? Jeśli nie, wypróbuj je. W grudniu zeszłego roku dodaliśmy do gry kilka inteligentnych technologii rolniczych, ale to był dopiero początek. W najbliższej przyszłości będziesz mógł jeszcze bardziej zmniejszyć wpływ na środowisko w swojej wirtualnej farmie. Projekt Precyzyjne Rolnictwo jest kontynuowany dzięki nowemu i ulepszonemu DLC dla Farming Simulator 22, wliczając w to początkowe funkcje takie jak typy gleb, pobieranie próbek gleby, zmienne dawki i analiza ekonomiczna. Nowe DLC pójdzie jeszcze dalej. Wdrożone zostaną zaawansowane technologie rolnictwa precyzyjnego. Aby zwiększyć zrównoważony rozwój waszych gospodarstw, wprowadzone zostaną czujniki optyczne. Pozwoli to na zmniejszenie ilości stosowanych herbicydów, jak również nawozów organicznych i mineralnych. Więcej szczegółów oraz nowe funkcje ulepszenia omówimy później. Jak wiecie, obecnie ciężko pracujemy nad tym, aby 22 listopada dostarczyć wam Farming Simulator 22. Pierwsza wersja DLC Precyzyjne Rolnictwo dla Farming Simulator 19 okazała się wielkim sukcesem i została pobrana milion razy na całym świecie na PC i konsolach. Jeśli przegapiliście wiadomość o początkowej wersji Precision Farming DLC, oto co powinniście wiedzieć. Zainicjowany w 2020 roku przez firmę John Deere i finansowany przez AIT Food, wiodącą europejską inicjatywę innowacji w dziedzinie żywności. Celem projektów jest dostarczenie wiedzy dotyczącej technologii zrównoważonego rolnictwa. Wdrożenie rolnictwa precyzyjnego w symulatorze rolniczym jest jednym z kroków w celu zwiększenia świadomości. Oprócz AIT Food i John Deere w projekcie biorą udział również partnerzy z Unii Europejskiej. Uniwersytet w Hohenheim, Niemcy, Uniwersytet w Reading, Wielka Brytania oraz Group AN, największa spółdzielnia zbożowa w Hiszpanii. Nowością w tym roku jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, którego zadaniem jest promowanie technologii wśród młodych rolników w Europie Wschodniej. Wyżej wymienieni partnerzy są kluczowi dla kontynuacji projektu. Pierwsze DLC zostało dokładnie ocenione przez ekspertów z dziedziny rolnictwa, studentów, rolników i innych. Oczywiście opinie graczy były ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o tym, jak rozwijać projekt. Dlatego też możecie spodziewać się pewnych ulepszeń w istniejących już funkcjach opartych na waszych opiniach. Podczas gdy my skupimy się na nadchodzącej premierze Farming Simulator 22, która odbędzie się 22 listopada, nowa wersja DLC Precision Farming ma zostać wydana wiosną 2022 roku. Wszyscy posiadacze Farming Simulator 22 na PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X oraz S, PlayStation 4 i Xbox One będą mogli pobrać je za darmo. Więcej informacji na temat projektu zostanie udostępnionych podczas FarmConu transmitowanego na oficjalnym kanale Twitch od 21 do 23 lipca. Bądźcie na bieżąco. Więc z tego wpisu płyną w zasadzie dwie ważne informacje. Pierwsza z nich to ten update, który nastąpi, nie będzie już miał tak jakby odwzorowania i niczego wspólnego z Farmingiem 19. Tak mi się wydaje, nie wiem, być może się okaże, że ten update zostanie jakoś tam rozszerzony i do 19 tak jakby ten update tego rozszerzenia zostanie również dodany. Ciężko mi powiedzieć, nie wiem na ten moment, natomiast jest tutaj jasno powiedziane, że no, premiera tego tak jakby dodatkowego rozszerzenia będzie miała miejsce wiosną 2022 roku. Druga ważna rzecz, która płynie z tej informacji, jest taka, że został tutaj do tych działań zaangażowany również Instytut z Polski, czyli z Państwowej Akademii Nauk. I co ciekawe, jest to instytut zajmujący się rozrodem zwierząt i badań żywności, czyli być może okaże się, że to DLC zostanie rozszerzone w jakiś sposób o to, co będzie miało jakiś związek na przykład ze zwierzętami, z tym, w jaki sposób one
będą żywione, z racjami, z porcjami, z jakimś tam bilansem. Ciężko powiedzieć, no na ten moment wiecie, jak wyglądało żywienie zwierząt. Potrzebne były odpowiednie proporcje w paszach. Być może zostanie to w jakiś sposób rozszerzone, tak, co będzie miało później wpływ na ekonomię, będzie miało wpływ na wydajność. I chyba jeszcze trzecia rzecz, czyli nie dwie rzeczy, a trzy. Trzecia rzecz jest taka, że pojawia się tutaj informacja o tym, że pojawią się czujniki optyczne, jeżeli chodzi o nawożenie, tak? Czyli zmniejszenie ilości stosowanych herbicydów i nawozów organicznych oraz mineralnych. Czyli to, co mieliśmy do tej pory, czyli to dawkowanie plus stawianie tych stacji roboczych itd., itd. No tutaj mamy też mowę o tym, że będą czujniki optyczne. Jak to wszystko będzie wyglądało, zobaczymy. No cały czas wszyscy twierdzą, że bardzo zacięcie i wytrwale i w pocie czoła pracują, żeby dostarczyć nam Farminga 22. I tego się trzymajmy. Za tydzień mamy FarmCon. Tam będą odkryte chyba te najważniejsze informacje. Przede wszystkim, jeżeli tutaj o tym mówimy, to mam na myśli gameplay. No i też czekam na te wielkie zapowiedzi i wyciąganie tych asów z rękawa, bo to chyba jest ostatni moment na to, żeby to wszystko ujawnić. Mam taką cichą nadzieję, że w przyszłym tygodniu, w tym ostatnim tygodniu przed FarmConem, może jakimś cudem ujawnią tą ostatnią mapę, bo nie za bardzo mam chyba pomysł, co mogą jeszcze przed tym FarmConem odkryć. No chyba, że zostawią tą prezentację po prostu na sam FarmCon jako jakiś tam smaczek, ale no cóż, pożyjemy, zobaczymy. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Cześć.